Dobra, dzisiaj mamy taki odcinek luźny, gdzie będziemy sobie oglądać to, co jest za mną, czyli w sumie no, kwiaty dość ogólnie. Ale chodzi tutaj o to, że tutaj jest dużo owadów. Owadów, które no, przylatują sobie, wiecie, zapylić coś, co nieco, posiedzieć na kwiatku albo zjeść motyla. Dlatego będziemy dzisiaj obserwować, co się będzie działo. Myślę, że jakiś taki dość luźny, ciekawy odcinek będzie z tego i fajnie sobie poglądam jakieś dzikie zwierzaczki. Może ty masz takie same w ogródku? Nie wiem, stary, ale tak. Mamy ogólnie stoisko. Stoisko, które jest no takie miejsce do obserwowania zwierząt. I będziecie mogli sobie obserwować z bliska, co tu się dzieje, a ja będę wam pokazywał. Pani z ogródka. Jak cię polubiła. Się schowała do ciebie. Jak fajnie. Pierwszym zwierzęciem, jakiego widzimy, jest to mufa. Mucha w makro. No, takie muchy są. Tu macie kolejną muchę, jakąś kurczę inną. Gatunek macie tutaj napisany. Jeżeli będę coś wiedział, to będą znaki zapytania. Ale no, to masz taką muchę chyba dość taką typowo do... O, a tu się ewoluowała, mój mucha. Moja mucha ewoluowała w zieloną. Tu mamy bardzo dużo much różnej maści, które w sumie siedzą i nie wiem w sumie co badają. Nie wiem, czy muchy nie przenoszą przecież tego pyłku, więc co one robią? Znawcy, proszę w komentarzach napisać. Chyba, że znajdę jakieś informacje, to będziecie mieli. Mamy tutaj też pawika. Jeżeli dobrze zapamiętałem z poprzednich odcinków, to jest to pawik. No taki motylek, dość klasyczny taki dla no, polskiej natury. Bardzo ładny motylek, pewnie się go spotkamy w tym filmie, bo jest ich naprawdę dużo. Tam usiadło coś ciekawszego. Zobaczcie w ogóle, jak ona tam zagląda i zbiera sobie ten nektar. No i pies. No tu macie kolejną. Ona sobie tam wydobyła w ogóle ten nektarek. Bardzo fajnie to wygląda. Może uda mi się podejść bliżej. Tu macie tę pszczółkę, którą sobie wydobywa. Tutaj macie, nie wiem na co ja patrzę totalnie, ale kurczę nie wiem co widzę, bo w odbiciu, w podglądzie, szczerze, to ja nie widzę nic, ale kurna, wy zobaczycie, bo zaraz zerknę okiem, co to w ogóle jest, jakiś żuk? Co to może być? Szczerze nie mam pojęcia, w podglądzie to mi wygląda jak jakiś kleszcz. Zobaczcie tego gościa, to jest żuczek jakiś. On jest mega, mega mały. Bardzo ładnie wygląda, z tego co widziałem. No w makro wy na pewno widzicie trochę bardziej niż ja. Bo ja szczerze nic nie widzę. Ale no. Co to jest, szczerze pewnie wam nie powiem, bo nie wiem co to jest. I nawet zidentyfikować to będzie jakoś ciężko. Ale taka ciekawostka, taki no ciekawy ziomek. O shit, spójrz na tego motyla. Ja się boję podchodzić nawet. Ale co? Taki ładny u nas? O kurde. Co tam masz pod spodem? Dalszy cień? Okej. No Pepa se wcina. Pepe, jestem dobrze, ewidentnie. Tutaj takie dość duże dziurki. No i sama w sumie w takiej klatce dość, więc spokojnie, to nie jest znęcanie się nad zwierzętami. Ona tutaj chwilkę posiedzi, żeby sobie mogła pociąkać trawkę. A za to pani będzie mogła pociąkać sobie picie w końcu. No nie?
a nie opiekować się świnką. Chwila przerwy nie zaszkodzi. Na środku kadru siedzi motyl, którego już ostatnio widzieliśmy w poprzednim filmie. Jeżeli nie oglądaliście, to zapraszam. To jest Dzień ze świnką morską, już pamiętam. No, to tam był. Jak ci siedzi? Fajnie. Fajnie? Co tam u świnki? No, chyba wszystko w porządku. Co tam? Tyle, żeby mnie nie uwaliła. Było. A co, jakaś pszczoła? Osa, co tam? Osa. Co? Osa. Aha. Co się stało? Nie lubię os. A to pszczółki chyba. Wlepają. No. Nie wiem, widzicie. Widzicie, co się dzieje. Bo soczek. Soczek owocowy. Teraz mamy chwilę przerwy. W sensie ja mam, bo ja nagrywam. Ona tutaj siedzi kotowalisko ze mną. No. I sobie tak chilluję. Czasem trzeba poczekać na jakieś stworzenia, bo wiecie, jak się chodzi, to się straszy. A jak się straszy, właśnie mi przeciął motyl przed twarzą. No, jak się straszy, to one sobie idą na chwilkę. Idą sobie gdzieś indziej, na przykład tam sobie idą, zamiast tutaj. I no. Dlatego trzeba chwilę robić przerw. Ale tak to jest ogólnie, bardzo fajnie. Co? Zatykowała? Tak. Co? Do mojego picia idzie. Wyjdź. Teraz do twojego? Tylko poczekaj, tylko wejdziesz tam. Ona chce mi zapylić. Nie wolno. Ojojoj! A to nagram, bo w sumie ciekawe. Super moce. Nie ma jej. O, jest. Nie, tak ogólnie to jest osa, nie? Zobaczcie. Nie będziesz już tego pił. Won. Będę co nie pić. Terytorium zabezpieczone. To jest ten kuzyn tego... Skurczybyk jest piękny. No kurczę. I zauważyłem, że on wraca właściwie na te same kwiaty. On nie chodzi sobie po jakichś innych. On cały czas siedzi na tych, nie? Od przynajmniej pół godziny siedzi na tym kwiacie i on sobie do niego wraca. Leci sobie gdzieś i sobie wraca zaraz. No, taka ciekawostka o tym motylku. Wcześniej chciałem wam go nagrać, ale mi uciekł skurczybyk. To się chodzi mi o tego motyla, nie? Że ma bardzo ładne skrzydła. Co to jest, to wy widzicie, a ja nie widzę i nie wiem, co to jest, tak szczerze, ale wygląda bardzo ładnie i chciałem wam go zaprezentować, bo jest ładny, no. Kurde, co? Nie ma go. Kurczę, no nie mam jak się douczać w tym filmie, bo mam telefon, który pilnuje mi picia, bo tam osa atakuje. W sumie dwie nawet tutaj sobie chodzą. No i próbuję się włamać do picia i kurde, no masakra. No i teraz mnie atakuje. Obrażony chomik. Jesteś chomikarą? Do klatki chcę, bo cień. Ona chce do cienia. Jak tam wbiegła? O, jaki ziom. Piękniutki. Wygląda niesamowicie. Ma bardzo piękne skrzydła. Dobra, zajrzymy co jest tutaj. Tutaj może być coś innego. Tu jakiś motyl.
Multum. Multum. Nie widzę was. Dobra, ogólnie jest taka sytuacja, że tutaj, no, coś się nie dzieje. Jest w piździe od motylów, ale jakoś tak motyli. Jest dużo motyli. A nie ma tutaj jakichś, nie wiem, pająków, żuczków. Dlatego pójdziemy do mojego drugiego ogródka i zobaczymy, co tam się dzieje. Bo tutaj już nic ciekawego nie znajdę. Ewentualnie się potem poszukam, ale... No. Idziemy do drugiego ogródka. W ogóle odczajcie, ile tu jest motyli, nie? Może teraz za dużego ruchu nie ma, ale przed chwilą... No tutaj głównie, niżej, niższej partii jest mega ruch, nie? Nie wiem, czy to widać na kamerze, bo w sensie ja nie widzę w podglądzie, ale może wy widzicie, nie? Jest mega tłoczno, normalnie miasto. Udało mi się nagrać w końcu tego motyla, którego chciałem dzisiaj nagrać. Nie pamiętam, jak się nazywał, ale to już na pewno wiecie, że nie pamiętam, jak się nazywał. Ale chciałem go wam pokazać, bo jest naprawdę piękny. Tylko może nie od tej strony, z której teraz widzicie, ale od swojej drugiej strony, bo on nosi maskę. I z jednej strony jest taki, a z drugiej taki. Jezus Maria, co ja gadam. Dobra, ale chodzi o to. O, widzicie? Patrzcie na to. Widzicie, jak on tam wygląda? Mega pięknie. Mega piękny motyl. Co mogę im powiedzieć? Chciałbym, żeby w moim ogródku latało takich więcej. Ale jest kilka, które tak lata i wyglądają naprawdę mega pięknie. No. Aha, to nie widziałem. Już. Aha. No już. No nie wiem. Czy już, kurwa. Motyle tu gody robią. I właśnie dostałem w łeb z motyla. Dosłownie z tych motyli dostałem. Dwa motyle i dostałem w łeb z nich. Wiem, że motyli miałem nie pokazywać, ale to w tym miejscu spotkałem te dziwne stworzenie. W skrócie? W ogródku możemy znaleźć bardzo wiele ciekawych owadów. Jeżeli chodzi o to, jak się je obserwuje, to według mnie jest to bardzo ciekawe. Jest to naprawdę zróżnicowane i nawet przy blokach w miastach da się zauważyć po prostu bardzo dużą ilość różnych, nie wiem, na przykład motyli, czasem modliszki są. Co prawda u nas jest tylko jedno miejsce, gdzie są modliszki, ale to... Jeżeli będziecie chcieli, to nagram taki film. A teraz żegnam się z wami. Hej. O, biedronka. Dobra, to jest... Chujost, jeszcze więcej. Ja muszę włożyć tam rękę. Tam jest ogólnie około... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem os tam jest, nie? W tym jednym... Ja muszę wstawić tu rękę i wyciągnąć... A... Tego. Jezus Maria, jakie wielkie.